Słuchajcie, hejterzy uwielbiam was. Ja sobie żarty lubię, ale wam powiem tak, bo nieraz jadę pod prąd, nieraz jadę na czerwonym świetle, nieraz jadę tam gdzieś pod zakaz wjazdu. Oczywiście, chętnie. W autostradzie jak nie mogę, też jadę. Oczywiście. A dlaczego? Bo to są przywileje pomocy drogowej. Słuchajcie, jeżeli ja dostaję zlecenie, przykładowo od policji, że mam odebrać dany samochód, a co ja będzie? Ty, ale ja tam nie mogę wjechać, bo tam jest zakaz wjazdu. No nie! Nie obchodzi mnie to po prostu. Jadę tam pod prąd, na czerwonym jak trzeba, czy jakoś tam, nieważne, pod zakaz, że jest tylko dla rowerów, mnie nie obchodzi, że jest tylko do 3,5 tony, nie obchodzi mnie to. Jadę, samochód ma, czy tam co innego, ma stamtąd zniknąć. Takie jest moje zadanie. I mam gdzieś, że ktoś tam pisze, że przepisy łamie. Łamie! I to bardzo często. Bardzo często łamie przepisy. Ale jest takie przysłowie. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Żarty. Ale taka prawda jest. Ja mam po prostu samochód odebrać. Nieważne, gdzie on stoi. Zakaz wjazdu, budowy, niebudowy. Wiecie co, wszystko już przeżyłem. A najciekawsze to jest, jak odbieraliśmy samochody, na przykład jak maraton berliński jest. To mamy w nocy taką akcję, że mamy na trasie całego maratonu odebrać wszystkie samochody, przeparkować, bo nie mogą tam stać, zakazy tam już stoją 2-3 tygodnie, ale ludzie nie przestawiają. I wierzcie mi, radary, czerwone światła, ograniczenia prędkości, nic mnie nie obchodzi. Bruje ile się da i się śmiejemy tylko i policji machamy. Rozumiecie o co chodzi? Tak to wygląda mniej więcej. Jest zabawa czasem. Czasem trzeba te przepisy nagiąć. No niestety, tak jest. Także dla tych hejterów, co tam piszą, że przepisy złamałem, powinni mi zabrać prawo jazdy, że ja taczką powinienem jeździć. Pozdrawiam serdecznie. A najciekawsze, że to właśnie czytałem, taki hejter założył sobie dopiero wczoraj konto, po to, żeby mi napisać to, bo tylko jeden komentarz napisał. Ludzie, co wy macie z głową, to ja nie wiem. Siedzi i myśli, co tu komu, gdzie zaszkodzić. Weź się jeden z drugim, walnijcie w łeb i to wszystko. No. A jak macie coś do mnie, to prosto do mnie piszcie na Instagrama albo coś, a nie ukrywajcie się. Nowe konto założy, zaraz go podpieprzy na policję. Pisz. Z pozdrowieniami tutaj ode mnie.